Państwa ostrzec, że od 1 lipca Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzać, czy wynajmujący na doby mieszkania, na przykład na platformie Airbnb czy Booking.com, płaci podatki. Weszły w życie przepisy, które nakładają na platformy internetowe obowiązek przekazywania danych o wynajmujących fiskusowi. W resorcie sportu trwają też prace nad wdrożeniem obowiązkowej rejestracji mieszkań pod tego rodzaju najem. Jak podaje portal prawo.pl, szacuje się, że przeszło 60% obiektów noclegowych, czyli około 50 000 z 85 000 zarejestrowanych na platformach rezerwacyjnych działa nie do końca oficjalnie z punktu widzenia podatkowego. Czy posypią się teraz kary? Co grozi za to, za niezgłoszenie najmu? O tym będziemy rozmawiać z Tomaszem Mankiewiczem, adwokatem z kancelarii Russell Bedford. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. No to jak jestem takim spryciarzem, że myślę, że Bookingu fiskus nie dosięgnie, bo gdzieś daleko ta platforma ma swoją centralę od Polski, to rozumiem, jestem naiwny i co mnie może czekać? Faktycznie, panie redaktorze, do pewnego czasu można było tak zakładać, ponieważ tajemnicą poliszynela było to, że większość naszego najmu okazjonalnego w dużych miastach, miejscowościach wypoczynkowych faktycznie działała w szarej strefie. Ale od 1 lipca bieżącego roku to się zmieniło i to zmieniło się wstecznie, bowiem już od 1 stycznia 2023 roku. I jak pan redaktor słusznie zauważył, weszła w życie dyrektywa DAC7, co prawda do naszego porządku prawnego z drobnym opóźnieniem, ponieważ miała wejść 1 stycznia 2023 roku, a wchodzi w życie dopiero teraz. I faktycznie nakłada ona szereg obowiązków na dostarczycieli tych platform internetowych, o których pan redaktor powiedział, tak? Czyli Airbnb, Booking i tym podobne. I platformy te będą musiały teraz, po raz pierwszy 1 stycznia 2025 roku, zaraportować do KAS-u informacje dotyczące chociażby jednej pojedynczej transakcji dotyczącej wynajmu mieszkania albo garażu, miejsca postojowego, i wskazać, jaka to była osoba, jej konkretne dane, ile, że tak ma w cudzysłowie, zarobiła z tytułu tej transakcji. I tak mówię, wystarczy jedna transakcja w ciągu ostatnich 2 lat, żeby być, że tak powiem, na liście fiskusa do sprawdzenia, czy faktycznie nasz potencjalny przedsiębiorca odprowadził wszystkie składki i podatki. No i panie mecenasie, w zasadzie trudno tutaj mieć jakieś pretensje do fiskusa, bo jak osiągnąłem przychód, nie wspominając o tym, że mogłem i zysk osiągnąć przy tej okazji, no to w zasadzie, tak jak każdy, powinienem po prostu poddać się opodatkowaniu. Zgadza się, więc możemy przyjąć, że dla osób, które legalnie, zgodnie z prawem wynajmowały swoje mieszkania, czy to właśnie przez portale Airbnb, Booking, czy tym podobne, nie zmieni się kompletnie nic, ponieważ oni, skoro odprowadzali wszystkie podatki, składki, dla nich nie ma zmian. Zmiana będzie dla osób, które faktycznie działały w tej wspomnianej przez nas szarej strefie. I faktycznie te osoby mogą się spodziewać w najbliższym czasie kontroli z KAS-u, tak? Bo no właśnie. I co im grozi? Najbardziej takim podstawowym problemem, z którym będą się mierzyć, to jest po prostu domiar podatkowy. Sytuacja, w której będzie trzeba zapłacić zaległe podatki, tak? A pamiętajmy, że najem okazjonalny, najem tutaj krótkoterminowo, o którym mówimy, to powinien być prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Nie jest to taki najem prywatny, ryczałtowany tą stawką 8,5% czy 12,5%, tylko faktycznie mamy normalną działalność gospodarczą, czyli powinniśmy odprowadzać wszelkie podatki, odprowadzać VAT w wysokości 8%, powinniśmy płacić składki ZUS-owskie, przede wszystkim powinniśmy płacić podatek dochodowy w zależności od wybranej przez nas formy opodatkowania. A zdaje się, że nie wszyscy, szczególnie od 1 stycznia 2023 roku, pamiętali, żeby takowe obowiązki na nie nałożone. Ale to ja rozumiem, że wymiar zaległego podatku może się zdarzyć. No, życzę wszystkim, którzy działali w szarej strefie, żeby mieli z czego to zapłacić. A jakie jeszcze konsekwencje mogą spotkać kogoś, kto próbował ominąć system podatkowy? Oczywiście pamiętajmy, że unikanie opodatkowania jest usankcjonowane, tak? Więc pamiętajmy o tym, że i w przypadku, jeżeli ta działalność miała znaczne rozmiary, możemy nawet rozważać odpowiedzialność karno-skarbową. Tak? W sytuacji, w której nie odprowadzamy podatków w dużej skali, taka osoba może nawet narazić się na odpowiedzialność karno-skarbową, ale faktycznie zdaje się, że to będzie dotyczyło już dużo mniejszej ilości podmiotów. Zdecydowana większość będzie się po prostu musiała zmierzyć w jakiś sposób z zaległymi podatkami i dość wysokimi odsetkami karnymi.
i dość wysokimi odsetkami karnymi. A więc przypominamy wszystkim, którzy szczególnie teraz w czasie wakacji korzystają z platform do tego, żeby promować swoje nieruchomości, upewnijcie się, że robicie to legalnie, bo konsekwencje, niezależnie od tego, czy zaczęliście, znaczy tak, no, jeśli nawet zaczęliście wcześniej, to te konsekwencje mogą doścignąć was za okres, który miał miejsce przed wejściem w życie obowiązku raportowania przez platformę. Tomasz Mankiewicz, adwokat z kancelarii Russell Bedford, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.